Tragizm losu bohatera. Tak brzmi jedno z pytań na maturze ustnej z polskiego. Człowiek, stając w sytuacji wyboru między ważnymi racjami, zawsze musi poświęcić coś istotnego dla siebie. Tragiczni bohaterowie znajdują się w pozornych sytuacjach wyboru, gdyż każda ich decyzja doprowadza ostatecznie do klęski. Taki los spotyka tytułowego bohatera Konrada Wallenroda, Mickiewicza. Musi on wybierać między Litwą a swoją żoną Aldoną. Zdaje sobie sprawę, że wybór ratowania ojczyzny wiąże się też z poświęceniem honoru rycerskiego i moralności. Jednak jedyną drogą do pokonania krzyżaków jest podstęp. Realizacja tego zadania doprowadza zakon do porażki, ale również przynosi klęskę Wallenrodowi. Nie może odzyskać szczęścia u boku kochanej, a uprzedzając krzyżacki wyrok śmierci popełnia samobójstwo. Tragizm wikła bohatera w sytuację bez wyjścia. Wybierając jedną wartość, poświęca inną, ostatecznie cierpiąc i ponosząc klęskę. Opracowanie wszystkich pytań jawnych wraz z kontekstami znajdziesz na naszej stronie maturanamaksa.pl. To co? Widzimy się?